Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Proszę Państwa, no mam przyjemność powiedzieć o leku, o którym już dużo słyszeliście i który, Na który czekamy w pierwszej linii. No, wiele krajów tutaj, przygotowując się do tej prezentacji, zadałem sobie trud sprawdzenia, jak to wygląda w innych krajach. No, właściwie w Europie to jest tak, że trzy czwarte, nie będę wymieniał tych wszystkich krajów, doskonale wiemy, o jakie chodzi. Ten lek jest już refundowany i pacjenci z tego leku korzystają, bo doskonale też wiemy, to zawsze profesor Jędrzejczak podkreślał w swoich prezentacjach, że to, co pacjent otrzyma w pierwszej linii, to determinuje jego długość życia. Także to jest ten złoty strzał, który pacjenci mają i to jest bardzo istotne. To, co się wydarzyło i to, co się dzieje na naszych oczach w leczeniu szpiczaka, wszyscy doskonale wiemy, te ostatnie Sześć lat pokazują, właściwie dwa lata pokazują, że sześć nowych leków zostało zarejestrowanych. Tutaj na tym slajdzie nie widzicie Państwo leku, który został zarejestrowany w sierpniu tego roku, czyli teklistamab, bispecyficzne przeciwciało. Niektórzy mają kontakt z tym lekiem w badaniach klinicznych. Natomiast lek jest już zarejestrowany w Europie. I to jest też ciekawostka, że jest to lek, który po raz pierwszy został zarejestrowany w Europie przed Stanami. Tak się nie zdarzyło od 50 lat, także Zawsze FDA, pan, Państwo to wiecie, rejestruje po raz pierwszy leki, natomiast tutaj Europa się pośpieszyła. Złościwy ktoś ze Stanów powiedział, że też tak było z talidomidem, ale mam nadzieję, że, że tak te, tego scenariusza nie, nie, nie będziemy nie testować. Natomiast lek jest bardzo obiecujący, trwają badania. Akurat współpracuję z, nie mamy tego w Krakowie, natomiast współpracuję z ośrodkiem profesora Grosickiego, jeśli chodzi o L-ranatamab, czyli o bispecyficznym przeciwciało w podtrzymaniu Rzeczywiście pacjenci korzystają. Mam chyba 20 pacjentów, których podesłałem do Katowic i bardzo, bardzo jest to obiecujące. Natomiast ja mam mówić dzisiaj o daratumumabie. Państwo doskonale wiecie, że lek został już wiele lat temu zarejestrowany. To jest taka publikacja już wiekowa, bo ma 8 lat, ale powstała. Pamiętam, jak wróciłem z Aszu w 2013 roku. Bardzo mi się spodobało, że lek dostał nagrodę i został okrzyknięty przełomowym lekiem w Szpiczaku. I tutaj wspólnie z panią profesor Kosmaczewską i z profesorem Skotnickim napisaliśmy artykuł jako przełomowy lek w terapii Szpiczaka. I, i tak się dzieje na naszych oczach i czekamy, aż ten lek zostanie zarejestrowany dla pacjentów. Tutaj tytułem przypomnienia. Jest to w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw CD-38. Działa w różnych mechanizmach. Nie będę tego powtarzał, bo to od wielu lat się wiecie państwo, jak, jak ten lek działa. Natomiast ja tutaj powiem o dwóch badaniach klinicznych, które. Zostały wykonane już wiele lat temu i myślę o CasioPay i o badaniu Thierry'ego Facon, maja A na końcu przedstawię swój case report, czyli swojego pacjenta, który został leczony w pierwszej linii. Natomiast to zdjęcie sam zrobiłem na ostatnim echa w Wiedniu. No, pokazuje doskonale, jak, jak ten lek powinien zostać zastosowany. Tutaj też slajd z, od kolegi z Irlandii, gdzie pierwszego też czekali na zarejestrowanie Darzaleksu z VTD i się doczekali. Także liczę na to. Wiem, że trwają rozmowy w Ministerstwie i w aotmic no, że z końcem tego roku, a najdalej na początku następnego roku, polscy pacjenci będą mieli dostęp do daratumu mabu w pierwszej linii. To wszystko jest sygnowane przez zalecenia ECHO i, ECH i ESMO. Te publikacje też wszyscy znamy. I tutaj rzeczywiście zawsze dzielimy pacjentów na tych, którzy się właściwie kwalifikują do procedury przeszczepowej i ci, którzy się nie kwalifikują. I no w tym momencie w polskich, właściwie w europejskich warunkach, DARA-VTD jest stosowane bardzo szeroko. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest oparte na badaniu Casiopea, które Philippe Moreau zaprojektował i wspólnie z wieloma ośrodkami we Francji wykonał. Zwróćcie uwagę Państwo na dużą grupę, bo ponad tysiąc pacjentów, 111 ośrodków we Francji w latach od września 2005 do sierpnia 2017. Tutaj w jednym ramieniu było DARA VTD, w drugim ramieniu VTD, to co mamy możliwość w Polsce stosowania. No i później była transplantacja, konsolidacja i później kolejna randomizacja daratumumab w monoterapii versus obserwacja. To pokazuje tutaj, że pacjenci byli zrównoważeni, czyli krótko mówiąc, no ponad 500 w jednym ramieniu, 500 w drugim. Także ta kwestia ISS była podobna też zarówno w jednym ramieniu, jak i w drugim. No i niesamowita odpowiedź. No większość pacjentów przechodziło procedurę przeszczepową. Także tutaj skupię się na, na tych kwestiach odpowiedzi. No doskonale wiecie Państwo, że. Tam, gdzie był daratumumab, te odpowiedzi częściowe i całkowite remisje były zdecydowanie lepsze. To zarówno po leczeniu indukcyjnym, jak i po procedurze przeszczepowej i po konsolidacji. No i ten dodatek daratumumabu skutkował tym, że całkowita remisja była w prawie 40% versus 26% przy ramieniu VTD. Tutaj w, tym, w tej analizie skuteczności każdym, właściwie wszyscy pacjenci korzystali, również ci pacjenci z wysokim ryzykiem i to się przełożyło na 53% redukcji ryzyka progresji śmierci w ramieniu DRAV-TD. Także bardzo dobre odpowiedzi, to się też przełożyło na głębokie minimal residual disease, gdzie rzeczywiście pacjenci otrzymujący drav to ta odpowiedź 10 do minus 5, to co też badamy w naszych polskich warunkach, była wyższa versus VTD. Także tutaj na tym, w, tym, w tym miejscu widzicie Państwo, że ta odpowiedź jest wyższa ty, u tych pacjentów, którzy otrzymali deratum w pierwszej linii. W pewnym momencie, bo jak Państwo doskonale wiecie, lek był podawany dożylnie, i tak było rzeczywiście w, w tym badaniu, natomiast od jakiegoś czasu mamy też w polskich warunkach możliwość podania leku podskórnie. Tych pacjentów nie trzeba hospitalizować i rzeczywiście pacjenci odnoszą duży zysk z tego. Zróćcie Państwo na ten wykres, to pokazywał profesor Abel gdzie pacjenci, którzy otrzymali DARA-VTD i osiągnęli minimal residual disease negatywne, no, te krzywe były praktycznie płaskie, także no, życzmy sobie, żeby również polscy pacjenci mieli taką możliwość. Skuteczność przyłożyła się też na całkowite przeżycie. Także no wydaje się, że jest to w tym momencie najlepszy schemat. Ktoś ostatnio zadał mi pytanie, czy ten schemat Dara VTD jest lepszy niż Dara VRD. No, Właściwie jest to porównywalne, wydaje mi się. No toksyczność talidomidu doskonale wiecie Państwo, że, że istnieje. Także jakbym miał możliwość wyboru, to pewnie bym zastosował Dara VRD w tej, w tej, na takie pytanie odpowiadając. No, no i tutaj PFS -y u pacjentów. Z wysokim ryzykiem cytogenetycznym. Także też odbija się to na no, korzyści z dodania daratumumabu w tej grupie pacjentów. Analiza Kaplana Majera pokazująca, że DERA-VTD jest najlepszą opcją w tej grupie. No i tutaj kolejna randomizacja daratumumab, monoterapia versus obserwacja. I też skuteczność przekłada się na PFS. Po drugiej randomizacji. Można sobie zadać pytanie, czy później właśnie ci pacjenci mają ma, ma sens podawanie daratumumabu. mabu. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten złoty strzał na początku, czyli to, co pacjenci otrzymają w indukcji, później przeszczepienie, no i ten wykres to na to odpowiada, że rzeczywiście no, nie warto, wydaje się, daratumumabu mabu dawać jako podtrzymania. Proszę Państwa, to zostało wszystko opublikowane w renomowanych czasopismach. No i konkluzja jest taka, że Dara VTD jest to oczekiwany schemat i ci pacjenci zdecydowanie korzystają. Natomiast no, oczekują to, tego polscy pacjenci. Mamy wrzesień 2022 roku. Ja liczę na to, że pan minister, pewnie mnie nie słucha, ale no, podpisze stosowne dokumenty, żeby polscy pacjenci mieli do tego dostęp. Drugie badanie, czyli badanie DRD versus RD to jest badanie Tierego Facon, które pokazuje, że w grupie pacjentów nieprzeszczepowych no, ten schemat jest wydaje się najlepszy. Badanie było przeprowadzone w latach 2015-2017, też duże grupy pacjentów, no i też doskonałe wyniki na, na korzyść dara RD. Ta charakterystyka była oczywiście typowa. Tutaj nie będę tego wszystkiego omawiał, bo nie mamy za dużo czasu, już dochodzi w pół do siódmej, także pokazuję tylko wynik PFS-u, który jednoznacznie no, przedstawia, że tu nie osiągnięto. Mediany, natomiast w tym momencie chyba wiem, że Thierry Fakon bo pytałem się właśnie, czy będzie na Aszu robił update, no i on mi powiedział, że tak, zdecydowanie tak. I ten PFS jest w granicach chyba około 80 miesięcy. To się też przełożyło na całkowite przeżycie, jak Państwo widzicie, także zdecydowanie DRD. U pacjentów nieprzeszczepowych. Też wiem, że oczekują tego polscy pacjenci. Ktoś, kto ma 80 lat, wydaje się, że w tym momencie będzie to jego jedyne leczenie, tak mi się wydaje. Także oczekują tego i, i no, przy takim PFS-ie w granicach 80 miesięcy ten pacjent być może nie będzie potrzebował drugiego leczenia w przyszłości. Także tutaj ta analiza w podgrupach pokazała jedno, jednoznacznie, że DARA-RD Dara jest korzystniejszy. I na koniec, proszę Państwa, te konkluzje są jednoznaczne. Pokażę coś, co już opublikowaliśmy parę miesięcy temu, czyli pacjenta właśnie z amyloidozą, to co tutaj dr Legieć przedstawiał. Leczyliśmy Dara RD, przepraszam, Dara Cyborg jako pierwsze leczenie. Tutaj skorzystaliśmy z RDTL-u. Pacjent niestety po dwóch cyklach miał COVID. Ciężki COVID z ciężkim zapaleniem płuc. No i później miesiąc spędził na oddziale covid wrócił do nas. Ja już mu nie kontynuowałem cyklofosfamidu, deksematezonu. Stosowałem taką monoterapię z bortezomibem. No i zebraliśmy go prawie za drugim razem, ale udało się i miał przeszczepienie ponad rok temu, bo to było w sierpniu 2021. No i, proszę Państwa, jest w całkowitej remisji. Cieszy się życiem. Operuje, ponieważ jest to neurochirurg, także nie miejmy nadzieję, że takich pacjentów będzie przybywać. Dziękuję za uwagę. Artur, tak przedstawiając badanie Kasiopea, szczególnie drugą część, powiedziałeś, że w Twojej opinii leczenie przedłużone, podtrzymujące no, nie jest uzasadnione. Oczywiście z tego bardzo cieszy się nasz system finansowy, bo każde leczenie ograniczone w czasie ma większą szansę na refundację niż leczenie do progresji, szczególnie drogim lekiem. Powiedz mi, czy jeszcze dalej byś za tym poszedł i minister jeszcze bardziej by się cieszył, że pacjenci, którzy dostają Dara VTD w pierwszej linii, nie powinni dostać DVD przy nawrocie? To znaczy, jeżeli dałbym DARA-VTD w pierwszej linii, pacjent miałby przeszczepienie i później był, byłoby to na zasadzie fixed duration therapy, czekałbym na ewentualny nawrót, no, nie widziałbym sensu, żeby rzeczywiście robić retreatmentu DVD w przyszłości. Tyle mamy leków, tyle, tyle możliwości, że korzystałbym z, innych, z, z, in, z innego armamentarium. Nie, bo to oczywiście tak, na razie żadnych kolika, danych nie mamy bo nie mam. do, do, do badania z DVD pacjenci którzy byli leczeni wcześniej do ratum mabym nie byli włączani, także to tak. jest jakby nowa rzeczywistość, ale myślę, że takie pytanie trzeba sobie zadać i być może minister zada nam takie pytanie, mhm. czy to nie jest kwestia pewnych oszczędności i być może to będzie też dobra strategia negocjacyjna, powiedzieć panie ministrze, ale my wolimy pierwszą linię wzmocnić, bo ci pacjenci już później nie muszą dostać daratum do Zgadzam się, zgadzam się i tutaj w zależności, no oczywiście każdy pacjent tego oczekuje i, i wymaga, natomiast... Yy, w tym momencie byłoby to najbardziej optymalne leczenie i deratum map w pierwszej linii no jest bardzo bardzo pożądany zdecydowanie